I witam ponownie w Mass Effect. Na razie jedynce oczywiście, niestety. Dobra. Ten odcinek... No tak, postaram się tak zrobić. Ostatnie trzy zadania poboczne na mapie galaktyki, czyli to będą dwie planety i statek. A teraz pogadam jeszcze z towarzyszami. No i oczywiście po tym będzie ostatnia planeta. No, przedostatnia, mniej więcej, zadania głównego. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? Nie sądziłem, że będziesz miał czas na rozmowę. Tyle się przecież dzieje. Pewnie jakiś ksenobiolog zechce poczytać na temat Toriana. Papierkowa robota może zaczekać. Co ci jest? Czasem potrzebuję kogoś, kto chciałby mnie wysłuchać. To nie był temat na odprawę. Wygląda na to, że wszystkie rasy zamieszkujące galaktykę zajęte są swoimi problemami i nie chcą wiedzieć, co się dzieje wokół. To dość ludzkie zachowanie, jak na mój gust. Tak. Wygląda na to, że różne gatunki mają jednak wspólne cechy. Będę o tym pamiętać, choćby ze względu na Wyrnusa. Myślałem, że będziesz miał żal po tym, co spotkało cię ze strony Wyrnusa. Zanim spotkałem Wyrnusa, wiedziałem o obcych tyle, co każdy inny cywil. Wydawali mi się dziwni i próbowali nam mówić, co mamy robić. Od pierwszego kontaktu minęło zaledwie 26 lat. To niewiele, aby zrozumieć kogokolwiek. Dzięki Wyrnusowi dowiedziałem się, jak wiele cech ludzkich mają obcy. Nie różnią się od nas. Zdarzają się wśród nich durnie, ale bywają też święci. Jak wśród ludzi. Kiedy nadarzyła się wreszcie okazja do zemsty, nie miałem już na nią ochoty. Zazwyczaj ciężko cię przekonać. Dlaczego zmieniłeś zdanie? Skrzywdził ranie. Złamał jej rękę. Sięgnęła po szklankę wody zamiast przenieść ją biotycznie. Chciała się po prostu napić wody bez krwotoku z nosa. Wtrąciłem się jak idiota. Nie wiedziałem jeszcze, co zrobię, po prostu musiałem zareagować. A Wyrnus wpadł w szał. Mało mnie nie zabił. Darł się, że powinni nas zbombardować, żebyśmy wrócili do epoki kamienia łupanego. I wyciągnął nóż. Wojskowy pazur obok mojej twarzy. Uwolniłem się. Biotyczny cios prosto w zęby. Teraz nie umiem uderzyć o wiele mocniej. Ja miałem dopiero 17 lat. Chciałeś po prostu pomóc dziewczynie, na której ci zależało. To szlachetne. Może intencje były szlachetne, ale straciłem panowanie. Zabiłem go, Shepard. Skręciłem mu kark. Pewnie zdołaliby go uratować, gdyby dostatecznie szybko trafił do szpitala. Ale nie trafił. Kiedy odesłali ciało do domu, doszło do zamieszania. Szkolenia BWIA zostały przerwane. Kilka lat później Conatix zwinął interes. No dobra, może i nienawidziłem tego Turianina. Ale jeżeli jeden Turian wystarczy do oceny całej rasy, to ludzi też bym znienawidził. To rozsądne rozwiązanie. Rób tak dalej, a damy sobie radę. Rozsądne zachowanie to w zasadzie wszystko, co nam pozostało. Wszyscy inni w tej galaktyce potracili rozum. Poza obecnymi tutaj, oczywiście. Byłam w stateczku, gonię trzy razy większy statek za szaleńcem. To jest logiczne myślenie. Nie musisz się przejmować śmiercią Benezi. Zasłużyła sobie na taki los. Na pewno cię to poruszyło. Była twoją matką. Była i nie była zarazem. Wolę zachować w głowie obraz Benezi sprzed spotkania z suwerenem. To, co najlepsze w Benezi, przetrwało w tobie. Jej determinacja, jej inteligencja, jej siła. Miło, że tak mówisz. Doceniam troskę, ale nic mi nie jest. Benezia wybrała swoją drogę, ja wybrałam swoją. Zostanę z tobą do końca, Shepard. Lubię z tobą rozmawiać, Liaro. Niezależnie od tematu. Miło, że znajdujesz dla mnie tyle zrozumienia, Shepard. Jestem ci za to wdzięczna. Wiem, jakie legendy krążą o mojej rasie. Znam plotki o rozwiązłości Asari, ale zapewniam cię, nie mają oparcia w faktach. Nasze związki wiążą się zazwyczaj z bardzo głęboką, duchową przemianą. Traktujemy zjednoczenie z szacunkiem. W twoich ustach brzmi to wyjątkowo. Połączenie to więcej niż związek. To jedność, która wykracza poza fizyczny wszechświat. Dwoje staje się jednym. Myśli i zmysły stapiają się ze sobą.
Tożsamości przeplatają się. Wspomnienia i uczucia splatają się, związują w ekstazie. To nie przypomina żadnego innego doznania. W niektórych wypadkach takie wydarzenie potrafi całkowicie zmienić życie. Brzmi niesamowicie. Czy chcesz powiedzieć... Nie rozumiemy się chyba. Przepraszam, Shepard. Próbuję wyjaśnić, dlaczego byłam taka powściągliwa. Połączenie to coś więcej niż seks. To esencja mojego gatunku, sposób, w jaki my, Asari, funkcjonujemy jako grupa. Dlatego właśnie jeszcze nigdy... To znaczy, dlatego właśnie musimy bardzo ostrożnie dobierać partnerów. Wybaczcie na chwilę. Okej, już jestem. Mama rozpaczęła, bo trafiła na końcówkę czterech pancernych. Rozumiem. Nie śpiesz się, Liaro. Mam tylko 106 lat. Według standardów Asari to dopiero próg dorosłości. W dodatku większość z tego czasu spędziłam nad badaniami. Nigdy naprawdę o tym nie myślałam, dopóki nie spotkałam ciebie. Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, Shepard. Ale z tym wszystkim, co się stało, z Sarenem, z getami, ze żniwiarzami, nie wiem, czy to dobra chwila. To ciężkie czasy, Liaro. Może gdy już będzie po wszystkim. Cieszę się, że rozumiesz. Stawka jest zbyt wysoka. Musimy odłożyć uczucia i skupić się na powstrzymaniu Sarena. Wolałabym, żeby sprawy wyglądały inaczej, ale życie wymaga poświęceń. Proszę, porozmawiajmy o czymś innym. Muszę już iść. Do widzenia, Shepard. Tak mi jęknęła, że myślałem, że coś się stało. A to się okazało, że tylko przegapiła pancernych. Ona by chętnie chciała oglądać. Albo czterech pancernych, albo Klosa z tego czarno-białego. Komandorze, chciałem podziękować. Za co, Garus? Za wszystko. Za zabranie mnie z wami, za przyjęcie do swojego zespołu. Dużo się nauczyłem. Dużo myślałem o naszej rozmowie, o znalezieniu najlepszej drogi. Myślałem też o doktorze Saleonie. Zasłużył na śmierć, ale potem zacząłem się zastanawiać, dlaczego chciałem, żeby umarł. Nie chodziło o to, co zrobił tym ludziom, nie tylko o to. Sądzę, że chciałem go zabić przede wszystkim dlatego, że mi uciekł. Wymknął mi się. I to mnie rozwścieczyło. Pozwoliłem, żeby stało się to sprawą osobistą. Słowa niewiele znaczą wobec czynów. Co masz zamiar z tym zrobić? Cóż, wracam do SOC. Myślę, że mogę tam wiele zmienić. Zapiszę się też jeszcze raz na szkolenie dla widm. Nie będę jednak szedł na ustępstwa, żeby się tam dostać. Jeśli nie mogą mi zaufać ci, których przysiągłem bronić, nie jestem godzien być ich obrońcą. Cieszę się, że widzisz sprawy w ten sposób. Pamiętaj o tym, kiedy spotkamy Sarena. Nie martw się, komandorze. Będę pamiętał. Nudzić to się z tobą nie można, Shepard. Brałeś kiedyś udział w podobnej misji? Ratowanie galaktyki przed pewnym zniszczeniem? Nie, kurwa, to nowość. Ale nie narzekałem na brak wrażeń podczas poprzednich misji. Pamiętasz jakąś szczególnie? Kilka. Pamiętam, jak pewnego razu wynajął mnie woluski dyplomata. To był dopiero dupek. Czyli politycy także korzystają z usług najemników. Nieźle. Od czasu do czasu? Gdyby nie politycy, byłbym na bezrobociu. Zawsze szukają sposobu, by wejść o jeden kurwa szczebelek wyżej. A ten nie był inny. Chciał, żebym wymazał jego przeszłość. Żebym pozbył się starej przyjaciółki, która za dużo wiedziała. Ha, ta stara przyjaciółka okazała się komandosem Asari. Mogę tylko przypuszczać, co miała oznaczać ta pauza. Co? Nie. Alina i ja kumplowaliśmy się, powiedzmy. Spotkaliśmy się, gdy wynajęto nas do zabicia tego samego Turianina. Żadne z nas nie mogło pozwolić, by drugie dorwało go wcześniej. Więcej czasu zajęła nam walka między sobą, niż śledzenie celu. Komandos Asari najemnikiem? To dość niezwykłe, prawda?
Ja nic, kurwa, w tym dziwnego nie widzę. Są różni najemnicy. Tak czy owak, kiedy powiedziałem Alinie o kontrakcie dyplomaty, nieźle się uśmialiśmy. Co zrobiłeś? Cóż, nie chciałem stracić kontraktu, ale szanowałem Alinę. Pozwoliłem, by wybrała miejsce na walkę. Padło na jakąś starą salariańską stację kosmiczną, pełną najemników. Nie musieliśmy się obawiać, że ucierpią niewinni. Ha, zawsze była miękka. Co stało się na stacji? Raczej co się nie stało. Przez 2 dni uganiałem się za nią po całej stacji. Zużyłem całą amunicję. Zabijałem najemników, żeby mieć czym strzelać. Gdy nadszedł dzień 3, stacja ledwie trzymała się kupy. Najemnicy zginęli lub sami się wynieśli. Nie dziwię się. Systemy podtrzymywania życia zaczęły szwankować, ale w końcu ją dorwałem. Zamknęła się w medlabach. Pewnie chciała opatrzyć rany. Twarda pluskwa. I wtedy, gdy myślałem już, że mi się nie wymknie, doszło do awarii rdzenia. Ledwo zdołałem spierdolić na swój statek. Rozumiem, że Asari nie przeżyła. Obserwowałem stację z pewnej odległości. Nie widziałem, żeby uciekła. A kiedy doszło do wybuchu, największy z ocalałych fragmentów stacji miał rozmiary prawego jaja Turianina. Czyli chyba niewielkie. Wróciłem do dyplomaty, aby przekazać mu dobre wieści i odebrać kasę. Ale w połowie drogi Alina przesłała mi wiadomość. Powodzenia następnym razem. Nie jestem przesądny, ale jeśli ktoś jest w stanie przeżyć coś takiego, znaczy to, że cóż, że zasługuje, by żyć. A co z dyplomatą? Chciał przecież, żebyś się zabił. Powiedziałem mu prawdę. Alina wciąż żyła i była naprawdę wkurwiona. Powiedziałem mu, że jeśli chce żyć, powinien mnie wynająć. Co? Uwierzył ci? Byłem jego osobistym ochroniarzem do dnia śmierci. Przyczyny naturalne. Najłatwiejsza fucha, jaką kiedykolwiek dostałem. Nudna jak cholera. Ale kredyty to kredyty. No. Na razie, Wrex. Shepard? Zbliżamy się do końca, prawda, Shepard? Już niedługo. Wkrótce wszystko się skończy. Na pewno znajdziesz kanał przed nim. Wierzę w to. Musi tak być. A kiedy to wszystko się skończy, kiedy wrócę z pielgrzymki, z dumą będę mogła powiedzieć, że brałam w tym udział. Bez ciebie nie dalibyśmy rady, Tali. Wielu traktuje Quarian jak istoty drugiej kategorii. Chcą tylko, byśmy wrócili do naszej floty i zeszli im z oczu. Ale ty nie. Dzięki tobie poczułam się jak członek załogi. Mogłam z tobą porozmawiać jak równy z równym. To dobrze o tobie świadczy. Chcę ci za to podziękować. Będę za tobą tęsknić, kiedy wrócisz do swoich ludzi, Tali. Minie trochę czasu, zanim do tego dojdzie. Tymczasem będę gotowa na każde twoje wezwanie. Muszę już iść. Do zobaczenia. Dobra, ze wszystkimi pogadałem, którzy byli ważni. Czyli... Pytały planety. I statek oczywiście. I tutaj są obydwie.
Komandorze, nadchodzący sygnał SOS. Przekazuję transmisję. Mayday, mayday, mayday. Mówi porucznik Marie Durant, 3. Brygada Piechoty 10. Liniowej Dywizji Przymierza. Posterunek nasłuchowy został opanowany przez wrogie formy życia. Proszę o natychmiastową ewakuację. A, to tutaj... No i to na szczęście nie jest już pułapka getów. Okej, to też nie tu. Nie tu, tu. I będzie trzeba bronić tamtego miejsca przez pewien okres czasu. Chyba przez 3-2 fale. I to właśnie jest na dwa sposoby. Można albo w Mako, albo właśnie podłączyć Mako do systemu wieżyczek i rozwalać właśnie na piechotę na zewnątrz, a po prostu z karabinków. O, zaparkuję tu, idę pogadać. Pierwszy porucznik Durant, sir! 3. Brygada, 14. Regiment Piechoty. Piekielnie się cieszę, że was widzę. Słyszeliśmy, że potrzebujecie wsparcia. Musimy się stąd wynosić. Ale statek nas wszystkich nie zabierze. Zrzucili nas tu kilka miesięcy temu. Dostawaliśmy zapasy co 2 tygodnie. Nie widzieliśmy w okolicy niczego bardziej niebezpiecznego niż porosty. Wczoraj te zwierzęta zaczęły wychodzić spod ziemi. To wszystko, co pozostało z 90 ludzi. Jestem tu najstarsza stopniem. Mamy statek na orbicie. Możemy je zbombardować. To niewiele da. Przemieszczają się głęboko pod powierzchnią. Wyłażą dopiero na naszych pozycjach. Jeśli ich zbombardujecie, my również zginiemy. A tak właściwie, co tutaj robicie? Odnotowano wzrost aktywności piratów i przemytników w tym rejonie. Prowadzimy nasłuch, gdyby mieli gdzieś tu swoją bazę. To nie zwierzęta. To inteligentne istoty. Zna pani historię? Nazywane są rakni. Nigdy o nich nie słyszałam. Mam to gdzieś. Mieliśmy do czynienia ze zwiadem. Sensory sejsmiczne odbierają sygnały pochodzące spod ziemi. Zbliżają się. Zostało najwyżej 5 minut. Jeżeli ustawimy się na wzgórzu, mamy szansę. Ale podczas walk całe to miejsce zostało nieźle przekoszone. Musicie zabezpieczyć pozycję. My sprawdzimy, czy uda się uruchomić część stanowisk obrony. Tak jest, komandorze. Słyszeliście, dowódcę?
Szykujcie magazynki i granaty. Wyszczajcie się, póki możecie. Jeśli macie ochotę na fajkę, nie ma sprawy. Zaraz może nie być okazji. No właśnie, jak tylko podłączę Tumako, nie będę mógł z niego korzystać. No nie wiem, 3 osoby mój styk by pomieścił was. No ale jak nie chcecie, to już wasza sprawa. Boże. Gdzieś ty się zaczęła, babo. No chodź. To był chyba głupi pomysł. Nie wiem, ja mam wyjść, żeby one zaczęły trafiać. Motylem jestem. Łup. I to chyba będzie ostatni już atak. Chociaż może być jeszcze jeden oczywiście. Chwila, chcę coś zobaczyć. A. Spoko. I koniec. I to by było tyle porakni tutaj, na powierzchni. Ja pierdolę, ser! Gadaj o tym pełzającym czymś. W porządku? Mniejsza o mnie. Wszystko w porządku? Nadal stoję, ale walczymy bez przerwy od 26 godzin.
Nie wytrzymamy długo. Jest sprawa, o której warto powiedzieć. 3 dni temu wyłączyliśmy jeden z posterunków nasłuchowych. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, najazd piratów, czy coś innego, ale jeżeli chcecie sprawdzić... Sprawdzimy, co się dzieje. Nie wiem, co tutaj robią Rakni, ale zamierzam się dowiedzieć. Proszę pani, odbieramy sygnał od jednego ze skanerów naziemnych UAV. Namierzył dużą, pustą przestrzeń około 500 metrów pod powierzchnią. W porządku. To musi być to. Stąd wychodzą. Ale moi ludzie nie są w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek operacji. Tylko wskażcie kierunek. Nie musicie nic robić, komandorze. Sporo wycięliśmy. Pewnie utrzymamy się do czasu przybycia jakiegoś transportowca. Jeżeli chcecie rzucić na to okiem, podamy koordynaty. Wasza decyzja. Uratowaliście nasze tyłki, komandorze. Dzięki. No. Ale zajrzeć tam nie zaszkodzi też, co nie? A, Medigel. Dobra, odłączę od razu Mako. Dobrze. I następny kierunek tutaj. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale już nie będzie żadnej miażdży paszczy. Na mapach są. No na mapach tych głównych to już na jedynce nie ma właściwie miażdży paszczy. No ale w kopalni będzie zabawnie. Rakni po prostu będą wyskakiwać ze swoich dziurek. Więc nie, będzie pusto do czasu, aż nie podejdę za blisko. Wtedy wyskoczą. I zacznie się zabawa. O, z czegoś takiego będą wyskakiwać. A w sumie wiecie, raz nie zaszkodzi sprawdzić. I po nóżce. Trzeba będzie zabawnie.
Skąd mi jeszcze cholery wyskoczycie? Tam widzę jedno. Tu drugie. No ale tali tną równo. No i to chyba wszystkie. W głównej komorze oczywiście. Bo są jeszcze dwie boczne. Ta, wojownik kroju rachnił to taki biotyk. Jeszcze innego muszę zabić. Takiego. Czemu zawsze musi być pancerz dla towarzysza, którego akurat nie ma? No, najlepszy wzmacniacz biotyczny. No. Ale rak mi tutaj wybite.
Więc wiecie, co zaraz się stanie, więc papa. Okej, okay. I tu jest mapka. I ostatnią planetą, która jest naprawdę wredna. Wszędzie pełno stromych jak cholera gór i nawet zestrzelone satelity, anomalie, nic nie jest pokazane, tylko właśnie cel misji. Dobra, pierw pojadę gdzieś tutaj. No gdzieś to powinno być w tym rejonie. Jest. No tutaj też będą brakni. W kopczykach. Właśnie niestety też z wojownikiem roju jednym. No. Jedną grupką się pozbyłem, czas na drugą. Dobrze, one są właśnie takie ostrawe, że nic nie może być na samej górze, bo wjechać tam? Ja chyba... To chyba niemożliwe. Tak... Płaską. Pionową czy tam? Pionową, no. A tak pionową... To wątpię, żeby ktokolwiek dał radę wjechać aż na sam szczyt.
zobaczymy, czy coś ich atak może działa przeciwko Mako, czy tylko plucie. No chyba może. Albo znów plunęło. Więc jedynie ich kwas może coś zrobić. Okej. Rak niepozbyte. Aj, tak. Tutaj też będzie sporo rakni. Tych zwykłych i tych malutkich. No, coś mi się zdawało, że to przeżyje tak czy siak. To chyba wszystkie. Sporo małych i dwa duże. I może ktoś mi w końcu odpowie na jedno pytanie, bo się zawsze zastanawiałem w tym miejscu nad jedną rzeczą. Co to do jasnej ciasnej jest? Zarodniki, jajka? Bo ja nie wiem. Do jajek... Do jej potrzeba przecież królowej. Czy tutaj raczej jej przygotowują żywność w płynie. Wiem, że to tylko dekoracyjne, ale chciałbym wiedzieć, co to jest. Chociażby. Statek z zaopatrzeniem przybył niecałe dwa dni temu. Rakni musiały zaatakować tuż po tym. Proszę mi opowiedzieć o tym statku dostawczym. Ta planeta nie powinna być zamieszkała. Rakni nie wzięły się znikąd. Zaraz. To były samoloty bezzałogowe, rozmieszczone w nieregularnych odstępach od posterunków. To zmniejsza szanse ich wykrycia. Mam! Ten przybył z Argos Ro. W jego pobliżu musi być więcej rakni. Zbadajmy sprawę. Dobrze, Shepard. No. Więc teraz mi zostało jedynie poszukać wszystkiego na oślep na zewnątrz. I pokazać wam oczywiście... ta ludzką mapkę przeszukaną.
Więc do zobaczyska za chwilkę. Okej, okay. I mapka. Nie, tak to wszystko właśnie wygląda. Tu jest anomalia, a tu właśnie kapsuła ratunkowa. I został ostatnie takie zadanko w galaktyce poboczne. I się będę mógł zabierać już za Wirmir. Argos, no... Wojarze... Jest. Syndra, Fenix, o. Ta misja będzie trochę przypominać końcówkę Noveri, no. Chyba nic tu nie ma. A ta misja będzie podobna do końcówka Noveri, tylko że trochę dłuższy bieg. I zdecydowanie mniej przeciwników. Musiałem wpaść. Dobra, jeden wielki jest właśnie tam. No, i to by było na razie wszystko. Na razie. Ej, co to? Wiecie, co jest zabawne? Znajduję i tak potężne broni już, a i tak wszystkie to są słabe w porównaniu właśnie ze sprzętem widmowskim, który mam. Ten przypomina trochę tego, ten statek z getami. Tyle, że więcej rzeczy się wala. Znaczy nie z getami, tylko z zombio. Więcej rzeczy się po prostu wala. No i już się nie muszę bać, że coś mi wyskoczy zza rogu. Kroganin, Turianin. A dla Akwarianina lub lekki człowieka to nie. Dobrze, w dwójce już nie ma czegoś takiego.
I Feniks. Założę się, że pancerz Feniksa. A jak? Dobrze, nic tu nie ma, nic. Nagranie osobiste major Eleny Flores. Puść pierwsze nagranie. Sigma 23 jest prawie gotowa. Mamy koszary oraz pomieszczenia magazynowe. Zaczęliśmy składować amunicję. Mało prawdopodobne, że przymierze będzie patrolować mgławice. Tylko piraci stanowią zagrożenie. Ale kto by im wierzył? Okazało się, że mamy miejsce dla dwóch plutonów komandosów Cerberus. Cerberus może stanowić większe zagrożenie niż sądziliśmy. Odtwórzcie drugie nagranie. Przesyłka przyjechała dziś z pól eksperymentalnych. Powiedziano mi, że są podobne do jednostek stworzonych na Noverii. Obiecuję, że ta partia będzie sprawna. Podobno rozwijają się w pobliżu kontrolującej jednostki nadrzędnej. Wykryliśmy piratów przygotowujących kryjówkę w sąsiednim układzie. Myślę, że tam właśnie zaczniemy. Odtwórz ostatnie nagranie. Uciekły z pojemników, cwane bydlaki. Traktowaliśmy je jak zwierzęta. To był duży błąd. Rozprzestrzeniają się. Wchodzą na pokład statków zaopatrzeniowych. Zajmą cały zbiór w przeciągu tygodnia. Generale, jeśli odzyskał pan tę wiadomość, mam radę. Chrzanić rakni. Są zbyt sprytne. Wykorzystajcie jeden z pozostałych projektów. Flores. Bez odbioru. I znów eksperymenty na rakni. Ruszajmy. No i jak w przypadku Noverii, jak tylko uzbroję, pokaże się trochę rakni. Dali tu i Jara tu. Napisać. O, nie mamy około minuty na ucieczkę. Au. Ale powinno się udać. Się nikt nie zabłądzi oczywiście. Aj, zapomniałem otworzyć. No ale... misja zakończona sukcesem. Dobra, więc wybaczcie teraz na chwilę.